Już teraz mówię, dobry wieczór Państwu. Dzień dobry. Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Pozwolicie, że nie będę Was wszystkich wymieniała. Współpracujemy, już jesteśmy tutaj o przynajmniej 3 godzin, także otwieram 23. sesję Rady Miejskiej w Szczucinie. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność dzisiejszych obrad. Na 15 radnych obecnych jest 15, a więc pełny skład, wymagana liczba do podejmowania prawomocnych wniosków i uchwał. Przedstawiam Państwu proponowany porządek dzisiejszych obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi. Propozycje do porządku obrad. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady. Protokół wyglądu w pokoju nr 6. Punkt czwarty. Sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej. Punkt piąty. Interpelacje, wnioski radnych i sołtysów. Punkt szósty. Odpowiedź na zapytania i wnioski radnych i sołtysów. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Szczucin. Punkt ósmy. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji w gminie Szczucin. Punkt dziewiąty. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy Szczucin. Punkt dziesiąty. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Punkt jedenasty. Dyskusja nad proponowanymi zmianami w koncepcji sieci szkół prowadzonych przez gminę Szczucin. Punkt dwunasty. Podjęcie uchwał intencyjnych w sprawie dostosowania sieci szkolnej gminy Szczucin. Punkt 13. Zapytania i wolne wnioski. Punkt 14. Zamknięcie obrad sesji. W dniu 18 stycznia wpłynął do mnie wniosek burmistrza miasta i gminy Szczucin o wprowadzenie do porządku obrad uchwał, następujących uchwał. Pozwolicie Państwo, jest tych uchwał 5. One wszystkie były w porządku obrad komisji. Także wszystkie były szczegółowo omówione. I po kolei proponuję, aby w punkcie 11 dzisiejszych obrad wprowadzić podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego do porządku dzisiejszych obrad? 15 głosów za. Uchwała będzie podejmowana w punkcie 11. Proponuję w punkcie 12 dzisiejszych obrad wprowadzenie podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczucinie. Kto z Państwa radnych jest za? 15 głosów za. W punkcie 12 będziemy podejmować tę uchwałę. Proponuję, aby w punkcie 13 dzisiejszych obrad wprowadzić podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Suchy Grunt. Kto z Państwa radnych jest za? 15 głosów za. Punkt 13 wprowadzony. Proponuję, aby w punkcie 14 wprowadzić do dzisiejszych obrad podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrnie. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem? 15 głosów za. Punkt 14 wprowadzony. W punkcie 15 proponuję podjęcie uchwały zmian w budżecie gminy Szczucin na 2017 rok. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tej uchwały? 15 głosów za. W punkcie 15 będziemy podejmować uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy Szczucin na 2017 rok. Następnie wnioskuję o usunięcie z porządku dzisiejszej sesji dyskusji nad proponowanymi zmianami w koncepcji sieci szkół prowadzonych przez gminę Szczucin z uwagi na to, że taka dyskusja bardzo szczegółowa, objęta
była na komisji, która poprzedzała dzisiejszą sesję. Kto z Państwa radnych jest za wycofaniem tego punktu z porządku dzisiejszych obrad? 15 głosów za. Wycofujemy punkt dotyczący dyskusji. W związku z tym w punkcie 16 dzisiejszych obrad będziemy podejmować uchwały intencyjne. I tak, wnioskuję, aby w punkcie 16 została wprowadzona podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania zespołu szkolno-przedszkolnego w Skrzynce oraz zamiaru przekształcenia szkoły podstawowej imienia Marii Kozaczkowej w Skrzynce i przedszkola publicznego w Skrzynce. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem podjęcia tej uchwały do dzisiejszego porządku obrad? Wszyscy za? 15 głosów za. Punkt 16. Wnioskuję, aby w punkcie 17 dzisiejszych obrad wprowadzić podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia szkoły podstawowej w Borkach imienia pierwszej Armii Wojska Polskiego. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem podjęcia tej uchwały? Dziękuję, wszyscy za. Punkt 17. Proponuję, aby w punkcie 18 wprowadzić podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania zespołu szkolno-przedszkolnego w Maniowie oraz zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Maniowie o strukturze organizacyjnej 1-3. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku dzisiejszych obrad? 15 głosów za. Punkt 18 to będzie. W punkcie 19 proponuję, aby wprowadzić podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji przedszkola publicznego w Borkach. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku dzisiejszych obrad? 15 głosów za. Punkt 19 to będzie. Proponuję, aby w punkcie 20 wprowadzić podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania zespołu szkolno-przedszkolnego w Słupcu oraz zamiaru przekształcenia przedszkola publicznego w Słupcu w oddział zamiejscowy przedszkola publicznego w Maniowie. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego do porządku dzisiejszych obrad? 15 głosów za. Punkt 20 to będzie dzisiejszych obrad. Czy ktoś jeszcze ma propozycje do zmiany porządku dzisiejszych obrad? Bardzo proszę, pan radny. Zgłaszam projekt uchwały w sprawie rozwiązania zespołu szkolno-przedszkolnego w Słupcu oraz zamiaru likwidacji przedszkola publicznego w Słupcu. Uzasadnienie to może pani powiedzieć. Panie, no co pan robi? Jaka likwidacji? Ludzie, co wy słyszycie dobrze? Słyszymy! Ale chwileczkę. To jest śmieszne! Wniosek został złożony. Na tym wniosku mamy podpis 5 radnych. Jest to wniosek formalny. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tytułu wniosku w sprawie rozwiązania zespołu szkolno-przedszkolnego w Słupcu oraz zamiaru likwidacji przedszkola publicznego w Słupcu? Od razu mówię, że po wprowadzeniu tego dyskusja na temat tego wniosku, ponieważ on nie był przedmiotem komisji, będę rozpoczynać dyskusję przed procedowaniem tej uchwały. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem podjęcia tej uchwały do porządku dzisiejszych obrad? Kto jest przeciw? 3. Kto się wstrzymał? Suma się zgadza. 12 głosów za, 3 przeciw. W punkcie 21 dzisiejszych obrad będziemy podejmować tą uchwałę. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma propozycję do zmiany porządku obrad?
Bardzo proszę, pan burmistrz. Bardzo proszę, panie przewodniczący, z uwagi na okoliczności, aby moje sprawozdanie było na końcu, przyspieszymy w ten sposób procedowanie. Dobrze? Na końcu przesunąć tylko i wyłącznie. Dobrze. Kto z państwa radnych jest za tym, aby sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej pozostało na końcu dzisiejszych obrad? 15 głosów za. W związku z tym sprawozdanie będzie po podjęciu wszystkich uchwał. Czy ktoś z państwa ma jeszcze propozycje do zmiany porządku obrad? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do realizacji porządku obrad. Punkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady, protokół do wglądu w pokoju numer 6. Czy ktoś z państwa zgłasza uwagi do protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę. Następny punkt, punkt 5. Interpelacje i wnioski radnych i sołtysów. Proszę bardzo, kto z państwa chciałby zabrać głos? Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Pani sołtys z Radwana, bardzo proszę. My nie jesteśmy zadowoleni z tego, co pan burmistrz przedstawił z tego wniosku. Dobrze, dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Można, to bardzo proszę wysoko podnosić, bo jest nas tyle dzisiaj, że mogę nie zauważyć. Proszę państwa, to zapytam inaczej. Czy ktoś chciałby złożyć jakiś wniosek nie dotyczący siatki oświaty w naszej gminie? Ponieważ i tak będziemy procedować każdą uchwałę kolejną i wtedy może, jeżeli państwo jeszcze macie jakieś wątpliwości, wnioski lub będziecie chcieli zabrać głos, to wtedy będzie czas. Rozumiem, że oprócz tematu oświaty nikt nie chce zabrać głosu. Pan chce? W jakiej sprawie? To tak jak powiedziałam, będziemy rozmawiać przed podjęciem każdej uchwały. W związku z tym, że nie było poza tematem oświaty, nie było żadnych wniosków, więc przechodzimy z automatu do punktu 7. I teraz bardzo proszę o panów przewodniczących komisji poszczególnych, aby wyrazili opinię na temat projektów uchwał, które będziemy teraz podejmować. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Szczucin. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Projekty tych uchwał to jest informacja dla państwa. Wszystkie były szczegółowo omawiane na komisji 18 stycznia. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Szczucin? 15 głosów za, uchwała została podjęta. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji gminy Szczucin. Opinia komisji połączonej jest pozytywna. Dziękuję. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? 15 głosów za, uchwała została podjęta. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy Szczucin. Dotyczy to przejęcia części na drogę i opinia komisji była pozytywna. Dziękuję. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? 15 głosów za, uchwała została podjęta. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu samorządowemu Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie.
Tam następowały zmiany kosmetyczne i opinia komisji była pozytywna. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? 15 głosów za. Uchwała została podjęta. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 15/174/16 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłaty, jak również trybu ich pobierania. Uchwała dotyczy urealnienia i uaktualizowania i opinia komisji była pozytywna. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? 15 głosów za. Uchwała została podjęta. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczucinie. Zmiany dotyczyły dostosowania do aktualnie obowiązującego prawa i uchwała i opinia komisji połączonych była pozytywna. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? 15 głosów za. Uchwała została podjęta. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchym Gruncie. Opinia komisji połączonych była pozytywna. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? 15 głosów za. Uchwała została podjęta. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Zabrnie. Uchwała komisji połączonych była pozytywna. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? 15 głosów za. Uchwała została podjęta. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Szczucin na 2017 rok. Uchwała komisji połączonych była pozytywna. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? 15 głosów za. Uchwała została podjęta. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania zespołu szkolno-przedszkolnego w Skrzynce oraz zamiaru przekształcenia szkoły podstawowej imieniem Marii Kozaczkowej w Skrzynce i przedszkola publicznego w Skrzynce. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w temacie projektu tej uchwały? Czy ktoś chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Ja się tutaj wypowiem w ten sposób, że my nie chcemy tego tworu, co przedstawił nam tutaj pan burmistrz, że chcemy, żeby się to nazywało jasno i prosto. Albo szkoła w Skrzynce, albo szkoła w Radwanie. I zarówno my, mieszkańcy Radwana, tak chcemy, jak i mieszkańcy Skrzynki. Po prostu chcemy, aby były przegłosowane wnioski takie, jak zgłosili nasi radni. Dziękuję. Pan Sołtys, bardzo proszę. Też chcemy, żeby były przegłosowane wnioski radni. Bo ta wyrok uchwały ustawy, ustawy z burmistrz, ona nie zadała, to jest taka... Dziękuję. Pan radny chciał głos. Proszę Państwa, projekt uchwały dostał pozytywną opinię. Natomiast w tej chwili jest pytanie, czy propozycja postawienia wniosku z siedzibą, zmiana w siedzibą. Bo jeżeli nie, to wracamy od początku dyskusję dotyczącą Radwana i Skrzynki. No, jeżeli taka wola będzie,
rozpoczniemy dyskusję. Mam tylko wątpliwość, że ta dyskusja niewiele zmieni. Jeżeli są, tutaj tak jest, bo słyszałem głośną wypowiedź, że jeżeli dwie strony są niezadowolone, to jest prawdopodobnie kompromis. Kompromis inaczej wygląda. Coś to. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, przystępujemy. Jest? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozwiązania zespołu szkolno-przedszkolnego w Skrzynce oraz zamiaru przekształcenia szkoły podstawowej imienia Marii Kozaczkowej w Skrzynce i przedszkola publicznego w Skrzynce? I czy mam ręce? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobrze, proszę, proszę mnie sprawdzać, panie radny. 10. Kto jest przeciw? Cztery. Przeciw. Kto się wstrzymał? Nie, to nam nie wyszło. To mamy błąd. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Dziewięć za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta. Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia szkoły podstawowej w Borkach imieniem pierwszej Armii Wojska Polskiego. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Opinia komisji była pozytywna. A dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Piętnaście głosów za, uchwała została podjęta. Punkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania zespołu szkolno-przedszkolnego w Maniowie oraz zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Maniowie o strukturze organizacyjnej 1-3. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Opinia komisji jest pozytywna. Przepraszam, poprawię się. Wszyscy opinie słyszeliśmy na tej sali, może dlatego. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Piętnaście głosów za, uchwała została podjęta. Punkt 19. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji przedszkola publicznego w Borkach. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? A czy ktoś z Państwa oprócz radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, przystępuję. Jest, bardzo proszę. Chciałem zapytać, czy nie można by było zrobić tak, że w przedszkole, żeby było dla wszystkich najsprawiedliwiej. Jest propozycja taka, może już za późno, ale żeby ze Słupca, w Słupcu zostało od 1 do 3, w przedszkole żeby zostało, w Maniowie tak samo, tak jak dotychczas i po prostu zrobić na Borkach od 4 do 8 podstawówkę. Na to niestety nie zezwala nam prawo. Nie zezwala nam na to prawo. Na strukturę szkoły 4-8. Dziękuję.
Stan zastany. Ale w przyszłości, jak z Maniowa nie przyjdą dzieci, to ta szkoła nie ma prawa istnieć. Więc to jest taki wybór. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos jeszcze? Żeby dzieci z Majowa nie przyszły na Borki, no to jest tylko tak formalnie. Ale mówimy, gdyby została szkoła na Maniowie i w Borkach 1,8. Nie mówimy o 1,8. No nie, ale... Pan mówi o 4,8. 4,8, ale to jest... Ja tej kwestii 4,8, jeśli jest 4,8, to wiadomo, że jest... Ale nie ma takiej szkoły. Ja słyszałem wypowiedź pana prezydenta, że każdy burmistrz czy wójt organizuje sobie, jak mu pasuje, czy 1,3, czy 4,8. Ostatnio słyszałem taką wypowiedź naszego prezydenta, że to jest wielki burmistrza i tego, że jak mu pasuje, tak sobie organizuje to miejsce. Nie ma wyczucia takiego, że nie ma. Dobrze, dziękuję. Pani burmistrzu, bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ja powtarzałem to już na wszystkich spotkaniach. Chciałbym mieć taką władzę, żebym mógł organizować sobie dowolnie. Państwo widzicie i jesteście tego świadkami. Ja wiem, że może dotychczas to taki model funkcjonował, że burmistrz rządzi radnymi. Nie, to Państwo radni mają kompetencje do decyzji. Ja tu nie mam nic do powiedzenia. Rada jest w układzie decyzyjnym, jest parlamentem. I jaką decyzję podejmie, taka będzie święta. Nie mam na to wpływu. Ale podkreślam raz jeszcze, że decyzja Rady Miejskiej, jakakolwiek ona będzie, będę ją szanował z uwagi na to, że jestem głęboko przekonany o tym, że Państwo radni biorą pod uwagę wszystkie argumenty. Niestety ograniczenia, które wynikają z opinii kuratora, czy też sprawa, które funkcjonuje też, ale też biorą pod uwagę kwestie ekonomiczne. Ja rozumiem, tylko nie wiem, czy prezydent wprowadza błąd, czy tak powiedział, tak mu się klapnęło, czy jest taka możliwość. Szanowni Państwo, ja nie mam takiego uprawnienia i nigdy bym nie powiedział publicznie, że pan prezydent wprowadza świadomie kogoś w błąd albo ktoś inny. Natomiast Państwo macie swój rozum i wszyscy, że tak powiem, śledzimy to od samego początku. Matematyka jest nieubłagana i cokolwiek jednak słyszymy w mediach, to mamy prostą odpowiedź. Jeżeli na terenie Rzeczpospolitej zostało w systemie oświaty, która podlega pod gminę, z 9 klas robi się 8, to 1/9, to już było powiedziane wielokrotnie, znika. Jak znika, proszę Państwa, to nie ma cudów. Trzeba wprowadzić w każdej gminie korektę. I teraz te gminy, które mają świetną demografię, dzisiaj nie mają większego problemu. U nas niestety jest jak jest. Na naszą reformę, którą rząd Rzeczpospolitej wprowadził, nałożyła się nieszczęsna sytuacja demograficzna. I stąd jest problem. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa, bardzo proszę, Pani Sołtys. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ja jeszcze chciałam tylko coś dodać tak formalnie od siebie. Czujemy się troszkę w Borkach ograni, ponieważ Słupiec dostał przedszkole, to są... Przepraszam, pani Sołtys, Słupiec nie dostał przedszkola. Nie mamy nic nie ma. Bardzo proszę o spokój. Proszę. Jeszcze właśnie tego przedszkola. Jak widać z tym zbiorczym przedszkola, no to nie ma w ogóle prawa ludu. Nie da trudności tych dzieci, nie dadzą Borki. No i jak to będzie przedszkole? Zbiorcze przedszkole, z którą miejscowości będzie się składać 18 dzieci? No tyle, dziękuję. Bo to bardzo, też byśmy chcieli naprawdę dojść do jakiegoś kompromisu, no ale taka propozycja odnośnie zbiorczego przedszkola. No wiem, że Borki się nie zgadzają, żeby oddać te dzieci i będą dążyć, żeby je oddać, bo nie ma rejonizacji, żeby oddać do innego regionu, czyli do województwa podkarpackiego, tego w Ziemniu,
termin, Wadowica. I tak już to przez też to zrobił. Drugą stronę, my zrobimy drugą i nie będzie tego pierwszego przeszkoda. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos jeszcze? Proszę. Ja jeszcze chciałem powiedzieć prośbę o to, żeby stworzyć w szkole w Borkach oddział tego, który pewnie powstanie przy szkole w Maniowie. Dzieci 3 i 4 w jednej sali. Panie burmistrzu, wielka prośba. Tylko Pan może teraz na tę poprawkę chyba zwrócić. Szanowni Państwo, no nie tak. No niestety nie tak. Decyzję podejmuje w tej sprawie Rada Miejska i to, co powiedziałem, powtarzam się raz jeszcze. Uszanuję każde rozwiązanie, które przyjmie Rada Miejska, ponieważ jestem przekonany, sądząc po tych po obradach, po spotkaniach, że bierzemy pod uwagę, że Państwo radni wezmą pod uwagę wszystkie istotne argumenty. Dziękuję. Pani Sądys. Dlaczego nie są przegłosowane wnioski radnego naszego i pani radnej ze Skrzynki, jeżeli obydwie wnioski są przeciw? Są niezadowolone z... Ale pani sołtys, zgodnie ze statutem przegłosowuje się wniosek najdalej idący. Były złożone 3 wnioski. Pana radnego, pani radnej i pana burmistrza. Zgodnie ze statutem głosuje się nad wnioskiem najdalej idącym. Wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany na komisji łączonej. Nie w kolejności, mam tu statut przed sobą, pan radca może się wypowie jeszcze na ten temat. Głosowania nad wnioskami państwa radnych, które dotyczyły szkoły w Skrzynce w Radwanie, kiedy ten trzeci wniosek kompleksowo załatwiał sprawę, prawda? Że byłoby to bezprzedmiotowe i tak jak pani przewodnicząca mówiła, ten najdalej idący wniosek jakby miał tutaj pierwszeństwo w tym momencie. Natomiast nie ma takiej zasady, że pierwszy, drugi, trzeci, prawda? Dalej idące mają jakby pierwszeństwo. No, taka jest też ekonomika takiego głosowania prowadzenia takiego postępowania, prawda? Dziękuję bardzo. Jeżeli można tylko tak formalnie. Proszę Państwa, przed głosowaniem tego wniosku radni uzyskali informację, że jest taka możliwość, że tamte dwa wnioski będą głosowane. Jeżeli pierwszy wniosek nie przechodzi, są głosowane następne wnioski. Taka jest zasada i takie jest prawo. Także tutaj nie było takie, to że pierwszy, to znaczy, że musi przechodzić. Pierwszy, jeżeli jest zdaniem radnych niewłaściwy, to są kolejne wnioski. I ostatni można postawić wniosek, który jest inaczej postawiony ostatni. Wniosek przechodzi, jeżeli radni będą chcieć, żeby przeszedł. Dziękuję. Dziękuję. Wracamy do projektu uchwały. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa... Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji przedszkola publicznego w Borkach? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto się wstrzymał? 11 głosów za, 3 przeciw, 1 głos wstrzymujący. Uchwała została podjęta. Punkt 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania zespołu szkolno-przedszkolnego w Słupcu oraz zamiaru przekształcenia przedszkola publicznego w Słupcu w oddział zamiejscowy przedszkola publicznego w Maniowie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Panie i Panowie Radni. W
Po pierwsze chciałbym przeprosić za ten mój wybuch niezadowolenia, ale jestem kibicem, może pomyliłem sobie imprezy. Ale chciałbym Państwu radnym powiedzieć jedną sprawę. Wy nie jesteście narzędziem w rękach burmistrza. Wy jesteście przedstawicielami nas, społeczeństwa, wyrazicielami naszej woli, a naszą wolą jest nie dotykać szkoły w Słupcu i ani przedszkola. Słupiec jest miejscowością drugą co do liczebności w gminie, obszarowo nawet większą od Szczucina. I zdesperowanie mieszkańców Słupca jest takie, że nie pozwolimy na żadną w tym zakresie zmianę. W Słupcu była szkoła, jest i będzie i przedszkole. Druga sprawa. Padliśmy już raz ofiarą przekształceń, zabrali nam gimnazjum, chociaż podstaw nie było. I teraz proszę Was wszystkich, żebyście wzięli to pod uwagę. Zdesperowanie jest wielkie, nawet do tego stopnia, że padają propozycje o złożenie wniosku o referendum w sprawie odwołania Rady. Bo jeżeli Rada nie spełnia naszych oczekiwań mieszkańców, to nie wiem, czy Wy jesteście pracownikami urzędu, czy naszymi przedstawicielami. Dziękuję jeszcze raz, przepraszam. Dziękuję. Bardzo proszę. Nie wiem, czy któryś raz z kolei to próbuję wytłumaczyć, ale Pan się wyraził w ten sposób, jakoby Rada była narzędziem burmistrza. No to, co Pan widział na tej sali i słyszał, przeczy w sposób jednoznaczny. Jednoznaczny taki teorii, więc nie wiem, co stoi u podstawy Pańskiej wypowiedzi w ten sposób. Ja bardzo szanuję prawo, a szczególnie fakt, że jestem organem wykonawczym, a Rada Miejska, będąc radnym, dopominałem się właśnie tej autonomiczności. I tak ma być, proszę Państwa. Podkreślam raz jeszcze, uszanuję wszystko, co Rada uchwali, bo tak powinno być. Natomiast no, nie ma takiej możliwości, ja nie wpływałem na żadnego, żadnych z Państwa radnych, na nikogo, żeby głosował tak czy inaczej. Każdy zagłosuje wedle swojego sumienia. Dziękuję. Ja nie jestem mówcą, może źle się wyraziłem, nie to chciałem powiedzieć. Ale jak słyszę od swojego radnego, że będzie miał przeciwko sobie 14 radnych, to jak mam sobie pomyśleć? Ja tylko chciałam zwrócić uwagę, że ten wniosek, ten projekt uchwały, który jest w moich rękach, a to jest wniosek pana burmistrza, uzyskał negatywną opinię komisji. Tak tylko chciałam zauważyć. Proszę Państwa, jedno słowo. Bo są rzeczy, z którymi nam się zgodzić nie wolno. I tutaj jako radni słuchamy wszystkich wypowiedzi, ale wnioski wyciągamy nie zawsze się wypowiadając. Ja chcę się wypowiedzieć w tej chwili na temat woli gminy. Co to znaczy wola gminy, którą Pan tu przedstawił? Wola Pana, czy wola jakiejś grupy, to proszę nie utożsamiać z wolą gminy. Bo wola gminy to jest dopiero wyrażona przez Radę Miejską. Dlaczego przez Radę Miejską? Dlatego, że tam są przedstawiciele z wszystkich środowisk, nie z jednego. Gdyby to było środowisko jedno, byłaby sprawa bardzo prosta. Dlatego, że nie miałby wyboru ten radny, jeżeli mu przyszło podnieść rękę za likwidacją szkoły, to by go wykleli z miejscowości i słusznie. Dlatego ten głos jest dla pozostałych. Co to znaczy naszych? Kolejne pytanie zadaję sobie, również i tutaj kolegom, koleżankom radnym. Co to znaczy naszych, że my mamy podlegać? My, proszę Państwa, podlegamy przy wyborach. Wyborcy stawiają na to, że zrobimy to dobrze. A ja powiem od siebie, zrobimy najlepiej, jak potrafimy. Natomiast to naszych nie uznaję za szczucińskie, to nasze, słupieckie to nie nasze, dlatego że ja nie jestem ze Słupca. To nie jest ten pogląd. I z tym poglądem się nie utożsamiam. I chcę na ostatnią rzecz zwrócić uwagę, że proszę Państwa, trzeba wiedzieć, że jest gra interesów. Jest problem tylko, czy radni są graczami, czy radni wyrażają naprawdę własną wolę wynikającą z tego, że coś z całej dyskusji, chyba 20-godzinnej, bo ja myślę, że co najmniej 20 godzin było dyskusji, coś zrozumieli.
Jeżeli ktokolwiek z radnych źle zrozumiał, łącznie ze mną, to przepraszam. Natomiast, proszę Państwa, pozwólcie nam według własnego sumienia naprawdę przemyśleć, co jest dobre, co jest źle i podjąć decyzję. Podjąć decyzję, która według nas jest słuszna. I nie chcemy się utożsamiać z żadną miejscowością, z żadnym obywatelem, natomiast chcemy się utożsamiać z własnym sumieniem. Proszę Państwa, chcemy, żeby się rada skończyła, żebyśmy poszli do domu i mogli spokojnie spać i patrzeć w lustro, że zrobiliśmy naprawdę dobrze. Ale to jest według sumienia naszego, nie według Twojego. Bo to może być całkiem inne. Ja się z tym zgadzam. Ja się nie buntuję przeciwko temu, że ktoś może myśleć inaczej. Wręcz nawet bym się dziwił, jakby ktoś bardzo popierał likwidację w swojej miejscowości czegokolwiek. Bym się dziwił bardzo. Ale bym też nie odzywał się, no bo no cóż, no jeżeli ktoś tak chce, to tak bym miał. Proszę na to zwrócić uwagę, naprawdę obiektywizmu, spokoju. I proszę Państwa, ostatnia tylko myśl. Proszę Państwa, nie damy się zaszantażować. Pokazuję po to zresztą mówię, że po prostu mamy odwagę w momencie, jeżeli zgłosiliśmy się do kandydowania na radnych, to znaczy przyjęliśmy na siebie obowiązek i musimy powiedzieć, musimy być odważni. Czy nam się to podoba, czy nie, zrobić to, co uznajemy za stosowne. Dziękuję za uwagę. Panie Przewodniczący, dla Pana się liczy własne sumienie, a zdanie społeczeństwa, nie? No ja tego nie rozumiem. A gdzie dobre dzieci? Panie Burmistrzu, Szanowna Rada, głosowaliście nad wnioskiem... Bardzo przepraszam, pani, wie Pani co, bo teraz jesteśmy przy podjęciu uchwały na temat Słupca... Tak, ale pozwoli Pani, że dokończę. Będzie jeszcze punkt zapytania i wolne wnioski, ponieważ teraz jesteśmy przy temacie Słupca, Borek i Maniowa. Bardzo proszę, teraz rozmawiamy na temat tego projektu uchwały. Proszę bardzo. Ja mam takie jedno pytanie. Czy Szanowna Rada zapoznała się z pismem, które dzisiaj było złożone rano na ręce Pani? Tak, wszystkie skserowałam, zrobiłam kopię. Wszyscy radni dostali do rąk własnych. Myślę, że Państwo radni potwierdzą. Ja dopowiem, tak, że była przerwa, żeby się z tymi pismami zapoznać. Bardzo proszę. No tylko, że następny projekt uchwały, tak. Bardzo proszę, pan Sołtys. Panie Burmistrzu... Ale proszę podać mikrofon panu Sołtysowi. Nie trzeba. Panie Burmistrzu, pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Bliżej? Teraz słychać? Dobrze. Ja mam tylko prośbę taką jedną do panów naszych posłów tutaj, żeby radnych dla nich będzie, może być pana posłami kiedyś. Oby przegłosowali ten Słupiec, bo naprawdę my jesteśmy wioską największą, dużo firm jest, tu wszystko, żeby było jak najlepiej, żeby zostawcie nam, dajcie nam tej uciechy chociaż raz w życiu. A my się odwrócimy, że będziemy tacy eleganccy obywateli jak Kuprzykowa. Dobrze, dziękuję. Będą dzieci. Co drugi dzień będzie chcieć. Co drugi dzień. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać jeszcze głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest... Bardzo proszę jeszcze o opinię komisji. Komisja, bo opinia komisji połączonych jest negatywna. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozwiązania zespołu szkolno-przedszkolnego w Słupcu oraz zamiaru przekształcenia przedszkola publicznego w Słupcu w oddział zamiejscowy przedszkola publicznego w Maniowie? Nie ma głosów za. Kto jest przeciw? Ile? Kto się wstrzymał?
kto się nam nie zgadza. Powtarzamy głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziesięć jest przeciw. Kto się wstrzymał? 5 głosów wstrzymujących. Za 0 głosów, przeciw 10 głosów, wstrzymało się 5 radnych. Uchwała nie została podjęta. Przechodzimy do punktu 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania zespołu szkolno-przedszkolnego w Słupcu oraz zamiaru likwidacji przedszkola publicznego w Słupcu. W związku z tym, że uchwała nie była w porządku obrad dzisiejszej komisji, przeczytam tekst uchwały i rozpoczynam po przeczytaniu dyskusję na ten temat. Uchwała Rady Miejskiej w Szczucinie w sprawie rozwiązania zespołu szkolno-przedszkolnego w Słupcu oraz zamiaru likwidacji przedszkola publicznego w Słupcu. I tu podstawa prawna. Rada Miejska w Szczucinie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Z dniem 31 sierpnia 2017 roku rozwiązuje się zespół szkolno-przedszkolny w Słupcu i zamierza się zlikwidować przedszkole publiczne w Słupcu. Paragraf drugi. Z dniem 1 września 2017 roku dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu publicznym w Słupcu zapewnia się bezpłatny dowóz oraz opiekę w czasie dowożenia i możliwość kontynuowania wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym w Maniowie. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Szczucin, w tym wystąpienia do małopolskiego kuratora oświaty o wydanie opinii w sprawie likwidacji przedszkola publicznego w Słupcu. Paragraf czwarty. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczucinie oraz w wyznaczonych miejscach na terenie miejscowości Słupiec. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I tu podpisy 5 radnych. Rozpoczynam dyskusję na temat projektu tej uchwały. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Chcę pytać, kto podpisał ten wniosek. Jak się podajcie. Podpisani. Furgał Janusz, Korczak Roman, Mariusz Hrabąszcz, Piekielniak Karol, Gorzkowicz Waldemar. Proszę bardzo. Ja mam pytanie do pana radnego Furgała. Co Słupiec mu zrobił, że wystawił taki wniosek? Czy coś w Słupcu nie wyszło, czy ma jakąś złość? Może się wypowie w tym temacie. Ja też zostałem postawiony pod ścianą i też został zlikwidowany zespół szkolno-przedszkolny w Maniowie. Ale to Słupiec zabili? No właśnie. Tak to wygląda. Nie będziemy teraz patrzeć, kto zabili, tylko została zlikwidowana placówka. Pan postawił wniosek. Ja proszę, proszę pana. Może sobie przyjechać ze Szczucina dzieci. Będziecie na delegacji w przedszkole, pójdziemy. My tyle rodzice są, nie są
krok do tyłu. Jak zobaczą, że tak jest u was dobrze, teraz dzieci są kształcone, każdy zabije. Nie ma sprawy. Nawet tak zawiedziemy, każdy chce mieć dziecko dobrze wychowane i wykształcone. No, dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę po kolei. Proszę bardzo. Dzieciom w przedszkolach. To przecież dlaczego nie zabierzecie, nie zaproponujecie dzieciom ze Szczucina? Woli Szczucin z miejscu, to niższy okolic. Nie potrzebujemy zabrać. Ale Supiec dostała, a my jeszcze nic nie dostaliśmy. A dzięki przez was stracimy wszystko. Dostaliście państwo szkołę 1.8. Bardzo proszę. A my na tę szkołę nie dostaliśmy nic. Ale czy Maniu i Wola nie mamy przedszkola, na bordach. Na bordach nie mamy. Nie mamy przedszkola, a przedszkola? Nie mieli. Ale małe dzieci jest 30 lat. Ale bardzo proszę o spokój. Bardzo proszę o spokój. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Bardzo pani, proszę. Ja chciałam tylko się zapytać, czy jak byłaby odwrotna strona, czy by Maniów dał, chciałby przywieźć do Słupca? Ja bym miał taką propozycję. W naszej sytuacji. Bardzo proszę. Czy bym się Maniów odwoził dzieci do Słupca? Pani dyrektor, bardzo proszę. Ale proszę mikrofon dać pani dyrektor. Proszę dać mikrofon. Drodzy państwo, padły takie słowa, że nie wiem, jakoś źle kształcimy dzieci. Moi drodzy, nie o to chodzi. W tym momencie my żeśmy też stracili szkołę 1-3, prawda? I teraz tak, rodzice z Borek, z całym szacunkiem, też przyjęli może nie tak informacji, tylko poszli na kompromis, że dzieci przychodzą do przedszkola. Słupiec zyskał, moi drodzy, zyskał tak samo klasę 1-8. Kiedyś, moi drodzy, kiedyś, myśmy też straciliśmy klasę 1-8, prawda? I też my poszli na kompromis, że było gimnazjum, zostało utworzone gimnazjum Żabłonka z klasy 4-6. To tyle z mojej strony, bo ta bezsensowna jest po prostu taka osprawiona zdanie. Dziękuję bardzo. Proszę. Jeszcze jedno, czy tworząc tą filię, będziemy mieć gwarancję, że pani dyrektor Spaniowa po roku czy po dwóch nie zlikwiduje nam tego od przedszkola w Słupcu? Ale ja mówię, jakby była ta filia. Uchwała została przegłosowana, proszę panią. Przepraszam, jeśli mogę. Ja nie mogę zlikwidować czegoś, bo ja nie mam takiego prawa. Ja jeszcze chciałam zabrać głos. Takie mam pytanie. Dlaczego państwu tak zależy na likwidacji przedszkola w Słupcu? Gdzie liczba miejsc w przedszkolu jest wykorzystana w 100%. Gdzie wykonywaliśmy remont, w którym gmina nie włożyła złotówki, a całe koszty, które płacą rodzice, przechodzą na budżet gminy. A jeżeli chodzi o klasy 1-8, proszę państwa, to nie to, że myśmy skorzystali, bo nam się to należy z artykułu, gdzie jest umieszczone, że szkoły, które posiadają klasy 1-6, automatycznie stają się klasami 1-8. My naprawdę nie chcemy zabrać dzieci z Maniowa, bo jeżeli jest dużo dzieci, u nas się nie mieściły wszystkie, rodzice chcieli oddawać, nie było miejsc i przeniosą do Maniowa, którzy chcą. My po prostu chcemy zatrzymać dzieci, których rodzice będą chcieli zatrzymać u nas. Czy tak dużo chcemy? Przecież my nie żądamy, żeby zlikwidowano gdzieś indziej szkoły. Tylko tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pana dyrektora, bardzo proszę odniesienie się do stwierdzenia pani, że należy się im z ustawy szkoła 1-8. Bardzo proszę o skomentowanie tego faktu. Proszę państwa, nowa ustawa o zmianie prawa oświatowego wprowadzająca mówi wprawdzie o likwidacji gimnazjum, ale jednocześnie mówi o przekształceniach szkół podstawowych z 1-6 na 1-8. Proszę państwa, wiadomo, że w naszej gminie są dwie szkoły, które posiadają klasy łączone. Między innymi to jest Słupiec. Chociaż przyjmuję do wiadomości i gratuluję uczniom ze Słupca, bo osiągają jedne z najwyższych albo najwyższe wyniki w nauczaniu, jeżeli chodzi o wyniki zewnętrzne sprawdzianu klas szóstej. No już teraz nie będzie tego, ale tak było i takie były wyniki w ostatnich latach.
Ale to nie zmienia faktu, że liczebność klas niejednokrotnie jest jednocyfrowa i bywa tak, że jest 5 uczniów w klasie. Więc trzeba te oddziały łączyć. Bo koszt utrzymania, proszę Państwa, jednego oddziału, to są nasze wspólne pieniądze, to w zależności od tego, bo to wpływają na to różne czynniki. Jacy nauczyciele, jaki stopień nauczyciela jest, im wyższy, to tym droższy, ale średnio w klasach tych wyższych, czyli o czwartej klasy, gdzie wchodzą przedmiotowcy, to jest 100 tysięcy za oddział. Taki jest koszt utrzymania jednego oddziału. I mówimy tylko proszę Państwa, bo w klasach niższych 1-3 to troszeczkę mniej, bo tam są 24, troszkę mniejszy wymiar godzin. Natomiast jeżeli mówimy o przekształceniu 1-8, to proszę Państwa, tu słyszę z automatu. Nie ma tu żadnego automatu. 1-8 jest dopiero wtedy, jeżeli pokażemy sieć. Natomiast jeżeli jest mała liczba uczniów, to gmina może za zgodą kuratora oświaty obniżyć jej strukturę organizacyjną, czyli przekształcić do poziomu klas 1-3. Chociaż jest dopuszczalne nową ustawą wprowadzającą utworzenie klas 1-4, ale takiego małopolski kurator oświaty zapowiedział, że takiej zgody wydawał nie będzie. Czyli widzicie Państwo, że jest możliwość prawna, z której nie skorzysta kurator. A decyzja kuratora jest ostateczna. Znaczy jedynie można ją zaskarżyć tylko do sądu. Wiecie Państwo, jak szybko sprawy są w sądzie rozpatrywane. Proszę, każdemu przysługuje prawo odwołania, etc., nawet kasacji. I to może potrwać lat kilka lub kilkanaście. Dlatego tu nie ma żadnego automatu. Jest możliwość przekształcenia. To nie znaczy, że, jeszcze raz powtarzam, że ma być to 1-8. Ale może też tak być, że będzie przekształcenie 1-8, a będzie maksymalna liczba oddziałów łączonych, jeżeli będzie liczba uczniów zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z poprzednich lat, gdzie liczba w oddziale jest uczniów 12, mniej jak liczba 12. Wtedy burmistrz może połączyć, takie ta uchwała daje mu uprawnienia. Dlatego jeszcze raz powtarzam, automatu nie ma, są możliwości prawne, co nie znaczy, że kurator na wszystko wyrazi zgodę, a jeszcze są inne uregulowania, jak na przykład uchwały, które regulują ten proces. Tak to wygląda. Jeżeli ja tu może za bardzo zagłaswałem, ale bo nieraz nadmiar informacji jest dezinformacją. Ale jeżeli ktoś by chciał jeszcze doprecyzowania, to bardzo proszę. Dziękuję panu dyrektorowi. Proszę bardzo. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, szanowni państwo, ja wrócę jeszcze do jednego problemu. Chcemy nazwać przedszkole w Słupcu oddziałem maniowskim z dyrekcją w Maniowie. Kto nam zapewni, że pani dyrektor w Maniowie, nie podejrzewam ją o złośliwość, będzie dbała o to przedszkole słupieckie? Nie ma takiej pewności. Ale przypominam, że uchwała została przegłosowana. No. Nie uzyskała większości głosów rady. Już nie ma tematu. Dobrze. Nie ma tematu. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozwiązania zespołu szkolno-przedszkolnego w Słupcu oraz zamiaru likwidacji przedszkola publicznego w Słupcu? Dziesięć głosów za. Kto z Państwa jest przeciw? Jeden głos przeciw. Kto się wstrzymał? Cztery głosy wstrzymujące. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 22. Zapytania i wolne wnioski.
Pamiętajcie, 800 osób za to pisze po odwołanie rady. Ogłaszam 5 minut przerwy. Te uchwały, które były podejmowane, są uchwałami intencyjnymi, dotyczą pierwszego kroku, proszę Państwa, pierwszego kroku i dzisiaj nie tworzymy ani ośmioklasowych szkół z oddziałami gimnazjalnymi, tylko na podstawie tych uchwał, które zostały dzisiaj przyjęte, bodaj do końca marca, do któregoś tam marca, nie będę Państwa, Pan Dyrektor to powie, będziemy powoływać ośmioklasowe szkoły w różnych miejscach, ale w przypadku, zakładam w tym momencie Radwana, będzie to szkoła podstawowa w Strzymce z siedzibą w Radwanie, szkoła ośmioklasowa z oddziałami gimnazjalnymi i przedszkolem. No tak to trzeba rozumieć, to nie może być inaczej. To gimnazjum tam jest i tam ono się wygasi w tej szkole. Wysoka Rado, zgodnie z artykułem 18 ustęp 2 punkt 2 ustawy o samorządzie gminy przedstawia sprawozdanie z pracy międzysesyjnej burmistrza za okres 30 grudzień do 23 stycznia 2018 roku. Poniżej przedstawia istotne działania związane z bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentacją gminy na zewnątrz. 4 stycznia wziąłem udział w posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego w sprawie wykrycia ogniska grypy ptaków, które odbyło się w starostwie powiatowym. 9 stycznia spotkałem się z dyrektorem regionu energetycznego Tauron. To oczywiście temat dotyczący oświetlenia, programu oświetlenia gminy, uzupełnienia oświetlenia gminy. 10 stycznia odbyłem spotkanie z panem Romanem Warchołem oraz panem Andrzejem Cylwikiem. To w dalszym ciągu kolejne spotkanie w sprawie tegoż programu. Dnia 11 stycznia przyjechałem w Warszawie wraz z panem Krzysztofem Gadziałem na konferencji lokalne pod tytułem Lokalne inicjatywy na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. 12 stycznia byłem w Krakowie w celu podpisania dokumentów u pana marszałka Wysoka Polskiego, dokumentów dotyczących rozstrzygnięcia przetargu w sprawie zakupu samochodów bojowych dla OSP Szczucin i oczywiście tą całą dokumentację już przywiozłem do gminy, mamy umowę w ręce. 13 stycznia 2018 roku uczestniczyłem w spotkaniu z dyrektorami szkół gminy Szczucin, następnie udałem się w delegację do Kuratorium Oświaty w Krakowie. 17 stycznia spotkałem się z panem Michałem Gniarek z Kuriera Tarnowskiego. Tematem spotkania było ogólnie możliwości współpracy z czasopisem, które reprezentuję. Dnia 18 stycznia odbyłem spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, panem Łukaszem Gudakiem, dyrektorem Biura Generalnego Dyrektora oraz panem Wojciechem Kowalewskim, dyrektorem generalnym GDK w Warszawie. Następnie uczestniczyłem w spotkaniu, wspólnym posiedzeniu, przepraszam, Komisji Stałych Rady Miejskiej w Szczucinie. To spotkanie oczywiście generalne z panami dyrektorami było poświęcone tym problemom, które posiadamy, czyli skrzynka, chodzi tutaj o ścieżkę wieczorową do skrzynki przez Lubasz, ronda w Szczucinie i jeszcze krzyżówki w skrzynce. Co do strefy, oczywiście też dyskutowaliśmy o możliwości podjęcia współpracy z wykorzystaniem obiektu Muzeum Budownictwa w temacie stworzenia tam bazy dla Samorządowego Centrum Kultury i Biblioteki. 19 stycznia miałem okazję otworzyć turniej piłki nożnej Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin. Tego samego dnia udałem się na noworoczne spotkanie obradkowe, które organizuje pan starosta w Pniu. W tym okresie od 30 grudnia do 23 stycznia odbyłem 5 podróży służbowych, wydałem 8 zarządzeń wewnętrznych i 2 zarządzenia zewnętrzne. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 23. Zapytania i wolne wnioski. Bardzo proszę, kto chciałby zabrać głos? Pani dyrektor, proszę. Drodzy Państwo, może niektórzy się zdziwią, że ja chcę dzisiaj tutaj zabrać głos, ponieważ generalnie tworzona sieć szkół, generalnie szkoły w Szczucinie właściwie nie dotyczy. Natomiast podczas konsultacji, które odbywały się właściwie już od 13 stycznia, na temat mojej szkoły padło wiele krzywdzących słów i ja nie mogę pozostać tutaj w tym momencie bezczynna, nie mogę się do tego ustosunkować. Proszę Państwa, jako dyrektor zespołu szkół w Szczucinie, odnosząc się do pisma i komentarzy mieszkańców Radwana, chciałabym stwierdzić, że opinia o mojej szkole
jest daleko krzywdząca. Od lat nasza placówka osiąga najwyższe w powiecie wyniki edukacyjne. Mamy liczne sukcesy na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim. Do zespołu szkół, zarówno do szkoły podstawowej, jak i do szkoły, gimnazjum uczęszcza cudowna młodzież, z której jako dyrektor ja mogę być dumna. Uczniowie chętnie się angażują i wiele akcji i przedsięwzięć reprezentują godnie naszą gminę. Większość konkursów wygrywa zespół szkół w Szczucinie. Nasza szkoła, jak każda placówka we współczesnym świecie, boryka się z wieloma problemami. Cała kadra pedagogiczna poświęca mnóstwo dodatkowego czasu, aby rozwiązać trudne sytuacje i wspomóc uczniów i rodziców. Dwa śmiertelne przypadki, które odnotowano na terenie naszej miejscowości, jak wskazała prokuratura, nie były w żaden sposób związane z działalnością naszej szkoły. Dysponujemy bardzo dużą liczbą uczniów, co wiąże się z prawdopodobieństwem zaistnienia kłopotliwych sytuacji i funkcjonowania na terenie mojej szkoły uczniów z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych oraz młodzieży z zaburzeniami. Szkoła zgodnie z procedurami wywiązuje się ze swoich zadań, przeciwdziała zagrożeniom, interweniuje w trudnych przypadkach. Nasza szkoła została przedstawiona jako placówka, która jest źródłem demoralizacji. To uwłacza godności uczniów, rodziców i nauczycieli związanych z zespołem szkół w Szczecinie. Rozumiemy dążenia społeczności Radwana, jednak nie zgadzamy się z kreowaniem fałszywego obrazu naszej placówki. Nie wyeliminujemy współczesnych zagrożeń i nie ukrywajmy, że każda szkoła będzie musiała się kiedyś z nimi zmierzyć. W związku z tym liczymy na oficjalne przeprosiny oraz pisemne sprostowanie zarzutów w stosunku do zespołu szkół w Szczecinie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Pyśk. Ja chciałbym zapytać, czy skoro takie pismo zostało skierowane, do kogo i kiedy? Ktoś pod tym pismem jest podpisany? Proszę pytać. No to są bardzo poważne zarzuty, bo nic takiego nie wystosowali. Ale czy, ja konkretnie zadam pytanie, czy jest ktoś pod tym pismem podpisany? Z imieniem i nazwiskiem. Własnoręcznie, nie komputerowo. Ja tutaj dodam, że już na poprzedniej komisji padły takie słowa, ja nie chciałam zabierać głosu. Natomiast padły takie krzywdzące słowa w stosunku do zespołu szkół. Czy nie, tutaj pani przewodnicząca nawet wtedy też się do tego odniosła. Więc proszę państwa, no nie możemy pozwolić. Ja rozumiem dążenia, ja rozumiem, naprawdę rozumiem mieszkańców, natomiast nie w taki sposób, proszę państwa. W którym jest, że gimnazjum w Szczucinie jest oczernione przez nas? Proszę mi przeczytać, radny. No tak, takie są zapisane. Zespół szkół w Szczecinie boryka się z dużymi problemami wychowawczymi i my jako rodzice jesteśmy zatroskani faktem, że nasze dzieci miały tam trafić. Na terenie miasta Szczucin odnotowano w tym roku szkolnym dwa przypadki śmiertelne dzieci w wieku gimnazjalnym. Napaść z pobiciem dokonaną przez gimnazjalistów i kilka innych niepokojących incydentów. No ale tam jest wyraźnie napisane, że na terenie miasta, a nie na terenie szkoły. Tak, proszę panią, ale padły tutaj, ja mówię nie tylko odnośnie tego pisma, natomiast... Tutaj nie może pani wziąć do siebie tego... Momencik, na ostatniej komisji padły słowa. My nie damy dzieci tutaj od rodziców, my nie damy dzieci do Szczucina, bo tam są tylko narkotyki, tylko dopalacze. Nie było. Macie nie problem w Szczucinie, a nie macie. Czy nie ma problemu narkotyków w Szczucinie, mówiąc to ale bardzo ogólnie? Proszę panią, przeczytałam oświadczenie. My nie uciekamy przed problemami. No ale tam my nie pisze, że to chodzi o miasto, a nie o szkołę. Kto się podpisał? Bardzo proszę pan radny. Pani przewodnicząca, ja mam takie... Chcę wesprzeć panią dyrektor, bo jestem rodzicem czwórki dzieci, trójka dzieci chodzi do tej szkoły i moje dzieci się nie skarżą na jakieś programy wychowawcze, na nauczycieli, bardzo dobrze są kształceni, mają zajęcia pozalekcyjne, także nie widzę żadnych złych uwarunkowań w szkole w Szczucinie. Także co się dzieje na rynku w Szczucinie czy gdzieś tam, to nie, proszę nie wiązać ze szkołą w Szczucinie. Dziękuję bardzo. Kto z państwa chciałby zabrać głos? Pan sekretarz, bardzo proszę. Pani przewodnicząca, wysoka radna, szanowni państwo, ja
bije się z myślami, jako mieszkaniec Słupca, jako nauczyciel, jako człowiek, który w samorządzie od parę lat spędził. Bo ta sytuacja, która tutaj dzisiaj miała miejsce, która ma właściwie miejsce od wczoraj, no zupełnie mnie przerasta. Szanowni Państwo, ja myślę, że w demokracji jest tak, że ważna jest siła argumentu, nie argument siły. Argument siły, szkoda, że Państwo w taki zmasowany sposób nie kierowaliście do adresatów tego pomysłu. Do adresatów tego pomysłu, który każde z tych rozwiązań jest fatalne, jest złe. Mówię to jako nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem i pracującym z młodzieżą, która nigdy nie była lepsza, gorsza, zawsze była taka sama, trafiała ze szkół podstawowych do szkoły ponadgimnazjalnej. Proszę Państwa, wobec tego my tutaj dzisiaj, Państwo radni, stoją przed sytuacją taką, jak wybrać mniejsze zło. Bo proszę Państwa, jeżeli ktoś cofa nas o co najmniej 20 lat w rozwoju, no to trudno powiedzieć, że my się będziemy rozwijać, że młodzież będzie się rozwijać, że dzieci nasze będą mieć o to lepszą szansę teraz w tej nowej strukturze, czy ta podstawówka będzie ośmioklasowa w Słupcu, w Radwanie, gdziekolwiek. Proszę Państwa, przecież ja patrzę na to i widzę, że sąsiednia miejscowość Borki i zespół szkół, tam by było po prostu niesamowitym barbarzyństwem, gdyby tam w tych obiektach wyposażonych, prawda, faktycznie w tej trudnej sytuacji nie powstała klasa ośmioklasowa, po to, żeby nie wykorzystać tego potencjału, który tam został zgromadzony. Potencjał bardzo ważny. Proszę Państwa, dzisiaj to nie jest tak, ja szanuję nauczycieli, tylko mam świadomość również, że dzisiaj nauczyciel przy tablicy to nie wszystko. Dzisiaj młodzież wymaga czegoś innego. Dzieci wymagają czegoś innego. W przedszkolu już wymagają czegoś innego. Zawsze miałem tą świadomość, bo ktoś kiedyś powiedział, że nauczyciel to powołanie. W czasach, kiedy pracowałem, to pewnie było powołanie, a nawet powiem więcej, misja, bo trzeba tak powiedzieć, że ci, którzy w tym czasie pracowali, wiedzą, że ja przynajmniej miałem to porównanie, że dziewczęta, które uczyłem w monterze zespołów elektronicznych z Telpodu tak zwanej, jak szły we wrześniu do pracy, to zarabiały 5 razy więcej niż ja jako nauczyciel po wyższym wykształceniu. Więc faktycznie to była misja. To była misja, oddanie, zaufanie. Tam zostawali albo ci, którzy faktycznie coś chcieli zrobić dla tej młodzieży, albo po prostu wychodzili z tych szkół. Ja chciałbym, żeby... To mi się marzy, żeby w tej sprawie również tutaj dzisiaj przede wszystkim wybrzmiał głos nauczycielski. I taki głos dzisiaj wybrzmiał z ust pani dyrektor ze Słupca, która w kontekście tych wydarzeń, które wczoraj miały miejsce, jak usłyszałem to w kościele, jak dzisiaj przeczytałem ten protest, który, nie wiem czy Państwo wiecie, co podpisaliście. W Słupcu mówię, o tych mieszkańcach Słupca, bo to kiedyś była bardzo mądra wieś. Co, teraz jest głupia, co, Kaziu? No to sobie, ja sobie dopisz już teraz, tylko nie wiem, czy wiesz, co podpisałeś tutaj. Podpiszemy jeszcze więcej. Właśnie, to jest ten przykład, dlatego dobrze, że zabrałem głos, bo jestem porażony. Jeżeli dzisiaj ma być siła argumentu, zamiast siły argumentu, argument siły, bo tak się zachowują tutaj mieszkańcy, których skądinąd znam, to po prostu musiałem ten głos zabrać tutaj. Proszę Państwa, jak mieli zachować się Państwo radni, jeżeli po wniosku Pana Burmistrza, który był no, wyjątkowy, jak Państwo zauważyliście, podniosła się również larum w innych miejscowościach, bo tak to się dzieje. No, my wszyscy wiemy, że ta zmiana nikomu tutaj nie odpowiada. Prawda? Jeżeli była propozycja taka, aby utworzyć w wyniku tego oporu, o czym ja jestem przekonany, ja dowoziłem 2 dzieci rowerem, na przystanek, później wsiadałem do zwykłego autobusu i przyjeżdżałem z dziećmi do przedszkola, do Szczucina. No, ale chciałem te dzieci dać do systemu, bo jestem o tym święcie przekonany, że tylko grupa, tylko zespół, tylko praca w grupie, tylko przede wszystkim praca w różnych grupach może dziecko rozwinąć w tym bardzo ważnym momencie jego życia. Można powiedzieć, że prawie najważniejszym jeszcze. Prawda?
I mam tą świadomość ciągle. I mam też świadomość tego, bo mam już wnuki, wiem jak moje dzieci w Krakowie wożą do trzeciej dzielnicy dalej jedno dziecko tylko dlatego, że chcę to dziecko skierować do przedszkola. Nie ma tak, że w tym obwodzie, w którym mieszka, ma miejsce w przedszkolu. Więc my tu mamy komfort. To była propozycja salomonowa. Jak ja usłyszałem tą propozycję dzisiaj od pana burmistrza, to po prostu można było tylko przyklasnąć. I za chwileczkę, proszę państwa, nie wiem kto, bo właśnie pewnie ci, którzy wyszli, przekazują wniosek panu radnemu Henkowi tutaj, że tak naprawdę nie zgadzają się w ogóle, tylko chcemy, absolutnie pani dyrektor nie ma racji. My po prostu chcemy wszystko, prawda? Proszę państwa, mamy świadomość, tego myślę, że każdy z państwa, który żyje w państwie demokratycznym, jeszcze próbuje zasady demokracji szanować, że to jest kompromis. To jest kompromis, które tutaj wielokrotnie padło. I są takie również przysłowia, które nie chcę przytaczać, że ci, którzy dwa razy coś chcą, to nic nie uzyskują. I to są prawdy od lat, nie moje, nieprawdziwe. Proszę państwa, i pan burmistrz, państwo radni na komisji i te spotkania mówiły tylko o tym, że mówmy o argumentach, mówmy o faktach, mówmy tak naprawdę, żeby najwięcej tego zgromadzić, bo prawda jest taka, że ta wiedza spadła, jest konieczna natychmiast prawie, bo jeszcze 2-3 tygodnie temu nikt nie sądził, że faktycznie będziemy się tym po prostu zajmować. Dlatego, proszę państwa, ja szanuję i chciałbym, dlatego zabieram głos, że jakoś czuję dyskomfort wobec sytuacji, która tutaj miała miejsca i ze strony ludzi w Słupcu. Myślę, że no, 440 podpisów. Ja myślę, że proszę państwa, jestem pewny, że 300 osób nie wie, co podpisało, bo tutaj były wnioski, które w ogóle nie padły, jak się okazało, na zebraniu, ani w ogóle nie były brane pod uwagę. Więc no naprawdę ktoś chciał zbić kapitał jakiś polityczny, zrobić zamieszanie, prawda, kogoś obrazić. Ja myślę, że szanowni państwo, właśnie tu jest największy problem. Jak w tych trudnych czasach kryzysu, prawda, rozwiązywać te problemy, które wrzucają nam z lewej, z prawej strony w sposób jak najmniej konfliktowy, bo wiadomo sprawą, że najgorsze co u nas zostanie, no to takie właśnie wzajemne zarzuty, oskarżenia, prawda, bo ja tu nikogo nie staram się oskarżać, a tak to zostało, jak widać, odebrane. Wobec tego tych zamysł, którzy chcą dalej dzielić to społeczeństwo, którzy chcą nas skłócić wspólnie, faktycznie ma miejsce. Oni wiedzą o tym, że takie rzeczy są trudne. Są takie, które zdrażnią, które... Najgorszą rzeczą, proszę państwa, właśnie jest to, gdy jeszcze ktoś naprawdę nie ma zupełnie wiedzy. Nie ma wiedzy. Bo tak jak pan burmistrz wielokrotnie to podkreślał, tak naprawdę ta decyzja była wypracowana i te spotkania wypracowywane i te decyzje i te opinie były cały czas zbierane i to była ta okazja właśnie, żeby różne kwestie wziąć pod uwagę. Natomiast no tutaj tego się nie słuchało, absolutnie nie brało pod uwagę. Nikt właściwie, nawet no, gdyby telefon wykonał do mnie, prawda, jakoś do mnie nie przyszli z tym podpisem, nie wiem dlaczego, prawda? Wystarczyło tylko spokojnie porozmawiać, ale tam nie było rozmowy, tam nikt nie rozmawiał, tam tylko ktoś nakręcił, wmotał w to ludzi i wmotał w to radnych, bo ja naprawdę, ja cały szacunek dla państwa radnych, bo wiem jakie to są trudne decyzje, ale jak dzisiaj na tej dyskusji pada taka wspaniała propozycja, pani dyrektor, i współczuję też pani dyrektor. Pani dyrektor jasno mówi, że naprawdę jest to i w imieniu, no wzięła za dużo pewnie na siebie, w tym wszystkim jak widać, prawda, i mówi o tym, że faktycznie jest to wspaniała propozycja i właściwie może powiedzieć, że mieszkańcy to przyjmą z zadowoleniem, to za chwileczkę ktoś sporządza wniosek i przekazuje go radnemu, prawda, żeby zdyskredytować i tak dalej, że jest coś innego. No więc o co nam to wszystko chodzi? Proszę państwa, jeszcze raz przepraszam za te emocje moje również, bo jakoś tak trudno bezemocjonalnie o tym mówić, gdy coś takiego się obserwuje i to zachowanie. I przepraszam tych z państwa, którzy no, pewnie też są zaskoczeni,
że Słupiec to jakiś teraz, nie chcę nikogo obrażyć, nie dokończę tego zdania, ale naprawdę no fatalnie to wszystko wyszło. Jeszcze raz serdecznie Państwa przepraszam za takie zachowanie mieszkańców i tutaj tych, którzy również wzięli udział w tej dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ktoś tam jeszcze podnosi rękę? Pani dyrektor, proszę bardzo. Bardzo proszę mikrofon dla pani dyrektor. Zabiorę głos jeszcze raz. Ja już tu niejednokrotnie na tej sali zabierałam głos. Zabierałam go na wcześniejszym posiedzeniu komisji. I tak jak dziś, tak i kiedyś, tylko że kiedyś nie znałam opinii rodziców. I dlatego pozwoliłam sobie zaprosić szanowną radę na spotkanie do Słupca. Teraz już opinię naszych rodziców znam. Ubolewam bardzo nad tym, że tak się to wszystko stało, ale jestem dalej pełna nadziei, dlatego że jest to tylko uchwała intencyjna i myślę, że miną emocje. Proszę nie myśleć, że Słupiec jest zły. Słupiec tylko, tak jak to powiedziałam na zebraniu kiedyś z udziałem Państwa, powtórzę to jeszcze tutaj. Słupiec jest rozżalony. Takie emocje, takie złe emocje nagromadzają się od lat. Kiedyś gdzieś musiało to znaleźć ujście. Znalazło to ujście nie we właściwym czasie i nie we właściwym momencie. Ja tu chcę powiedzieć, że mieszkańcy Słupca to są naprawdę wspaniali ludzie. To, że chcą dla swoich dzieci, dla swojego środowiska, to jest chyba tylko dla nich na plus. To, że tak potrafią się zmobilizować w przeciągu paru godzin, to tylko świadczy o determinacji naszych mieszkańców. I gdybyśmy wykorzystali tą energię, siłę i ten potencjał, który w nas tam gdzieś jeszcze tkwi, mimo wszystko, to będzie dobrze. Ja jeszcze raz zwracam się do szanownej rady, tak na przyszłość. Bardzo was proszę, odpuśćcie te emocje mieszkańców Słupca. Zrozumcie, że gdybyście poznali dokładniej naszą miejscowość, specyfikę, naszą historię, pewnie byście zrozumieli, skąd to wszystko się bierze. Natomiast dlaczego nikt nie wykonał tego telefonu do organu prowadzącego, konkretnie do pana sekretarza, nie wiem. Być może mieszkańcy tak to odebrali, że przecież Kaziu Tęczar to nasz człowiek i on nam podpowie, pomoże. Brawo. Bardzo proszę, pan burmistrz chciał zabrać głos. Szanowni Państwo, pewnie w tej sytuacji trudno coś dodać, bo jesteśmy prawie po obradach, co prawda pani przewodnicząca nie powiedziała jeszcze tych ostatnich słów, zamykam posiedzenie, ale jesteśmy w takim punkcie, że już widać, że lada moment te obrady się kończą. Ja powiem tak, z całą pewnością z tej sali dzisiaj nikt nie wyjdzie zadowolony. Nikt, proszę Państwa. Przede wszystkim Państwo radni, ponieważ mieli do rozstrzygnięcia niezwykle trudną sprawę. Niezwykle trudną sprawę, ale Państwo byliście świadkami czegoś niezwykłego. Jeżeli, jak Państwo sami to uznali, dobra propozycja jest oprotestowana, to właściwie brak słów. Ale chciałbym wspomnieć tylko o jednej rzeczy. Szanowni Państwo, to, co już się przewinęło, chociażby w ostatnim wystąpieniu pana sekretarza. Proszę zobaczyć jedną rzecz. Gdyby nie to, że przedwcześnie zostały podjęte jakiś, nie wiem, alarm w temacie Radwana i skrzynki, mnóstwo emocji byłoby, że tak powiem, pominięte. Naprawdę, jestem o tym przekonany, mimo że tak się stało, to dla samorządowca to nic, że tak się stało. Natomiast proszę Państwa, bo my przeżyjemy.
każdy samorządowiec, decydując się na to, że startuje do Rady Miejskiej, a tym bardziej na funkcję burmistrza, wie o tym, że spotkania wiejskie mają ten charakter, że niestety czasami emocje biorą górę. Ale szanowni państwo, te emocje proszę zobaczyć, do czego doprowadziły. Ja wiem, że jest coś takiego jak ograniczone zaufanie do przedstawicieli władzy publicznej, jakakolwiek ona nie była. To jest bardzo smutne. Proszę państwa, właśnie zaproponowaliśmy i odbyliśmy spotkania, czyli też metodę wypracowania stanowiska w sposób bardzo obiektywny, biorący argumenty, proszę państwa, pod uwagę te, które państwo artykułowaliście. Ale nie emocje. Emocje są zawsze złym doradcą. Do czego one doprowadziły? Do niczego, proszę państwa. Dlatego ja prosiłem o to jeszcze przed tymi spotkaniami. Być może gdyby nie zainicjowana sytuacja w Radwanie, dzisiaj mielibyśmy generalnie spokojni. Bo to się przecież na drugi dzień po tym zebraniu, jak grom z jasnego nieba, informacja przeszła przez wszystkie miejscowości, bo w Radwanie się zaczęło larum w tej sprawie. No to pewnie dobrym sposobem jest zrobić to samo. Poszły pisma do kuratorium. Trzeba się z tego dzisiaj wytłumaczyć. Proszę państwa, poszło pismo do kuratorium, a teraz trzeba napisać pismo, które wyjaśnia to stanowisko. No bo oprotestowaliśmy propozycję, która jeszcze nie zafunkcjonowała, a ta, która zafunkcjonowała, żeby z automatu nie była oprotestowana tym pismem. Szanowni państwo, no nie tak, no nie tak. Zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym parę dni temu. Gdyby nie to, że ta ustawa weszła tak szybko, w ostatnim terminie została podpisana, to ten czas nam się bardzo mocno zawęził, żebyśmy podjęli jakąkolwiek decyzję. Też bym chciał, proszę państwa, mieć na to pół roku czasu. Na pewno byśmy poświęcili temu zdecydowanie więcej czasu. Może te argumenty w tym czasie emocjonalne, może by w jakiś sposób odeszły na bok. Może zaczęlibyśmy faktycznie w końcu dyskutować tylko i wyłącznie o tych argumentach istotnych, o tych najbardziej istotnych, jak dobro dziecka. Może byśmy jeszcze wpadli na jakieś rozwiązanie, choć te ograniczenia, które wynikają z prawa i ze stanowiska kuratorium na dzień dzisiejszy są bardzo poważne i nie dają nam swobody działania. Do niedawna Rada Miejska mogła podjąć działania, jakie chciała, występując po opinię, nieważne jaka była opinia kuratora, czy pozytywna, czy negatywna. Dziś bez pozytywnej nie możemy mówić o tym, że te uchwały będą procedowane dalej. Szanowni państwo, ja, mimo że to jest bardzo trudna dla państwa radnych decyzja, każda decyzja powoduje to, że no, otwiera nam możliwość dalszego procedowania. Ja państwu, mimo że jest to bardzo trudna decyzja, a doskonale pamiętam te emocje, nie tak dawno też podejmowaliśmy decyzję o likwidacji szkół. I dziękuję za tą trudną decyzję. Powiem w imieniu Rady Miejskiej, choć pani przewodnicząca mnie tego nie upoważniła, ale proszę mi wybaczyć za to. Nikt z tych państwa tutaj siedzących po prawej, jak i po lewej stronie nie jest tego szczęśliwy. Bo nie jesteśmy szczęśliwi generalnie z tego, że musimy kolejny raz, stosunkowo niedługim odstępie czasu, reformować oświatę. Bo to nie tak powinno wyglądać. Jeżeli byśmy wzięli, mieli dużo więcej czasu, jeżeli by zupełnie w innych okolicznościach to wchodziło, kto wie, proszę państwa, czy nie podjęlibyśmy bardziej radykalnych rozwiązań. Bo na dzień dzisiejszy demografia, to co mówiłem w swoim pierwszym wystąpieniu, pokazuje, że powinniśmy mieć jeszcze mniej placówek. Ale proszę państwa, ci państwo o to wyszli daleko idącą propozycją do państwa, bo bierzemy pod uwagę również, oprócz dobra dziecka, które jest bardzo istotne, bierzemy pod uwagę to, że to jest największy zakład pracy, że to są, za tym są rodziny, to są ludzie. Jeżeli nawet to wejdzie w takim kształcie, to państwo musicie wiedzieć, że po dwóch latach, kiedy wygaszą się gimnazja w tych szkołach, które będą w tej chwili tworzone na mocy następnych uchwał, proszę państwa, i tak kilkanaście osób straci pracę. Nie ma innej możliwości. To jest naturalna konsekwencja wdrożenia na dzień dzisiejszy tejże ustawy. I to jest bardzo smutne. Nie można wobec powyższego z tej decyzji być zadowolony. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, myślę, że zakończę już na dzień dzisiejszy dyskusję. Zarówno wam, jak i nam towarzyszyły emocje. Decyzja trudna, podjęta. Zobaczymy, jak do tego ustosunkuje się kurator. Dajemy, proszę bardzo, pan radny.
Mówię, że chcę dać nadzieję. Proszę Państwa, zupełnie serio mówię. Proszę Państwa, w tej chwili nie wiadomo, czy to będzie, czy nie, ale w tej chwili jest ruch, który mówi o referendum w sprawie wycofania reformy. Prawdopodobieństwo nie jest duże, że wycofa się reformę. Niemniej jednak takie referendum może być. I gdyby takie referendum było, no to jest sprawa otwarta całkiem. I to cała nasza mordęka, kilkunastogodzinna, kilkudziesięciogodzinna, niepotrzebna, ale pies drapał godziny i mordękę. Ale te wszystkie rzeczy, które zostały powiedziane, niepotrzebne. Tego najbardziej szkoda, bo pamięć jest, ja mówię przede wszystkim środowiskowa, bo nie tutaj dotycząca do nas radnych, tylko ta w tych środowiskach, Skrzynka, Rada, Morgi, Mani, to wszystko pozostaje, dlatego umiarkowanie we wszystkim. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pomimo tego, że padło tutaj dzisiaj bardzo wiele różnych słów i miłych, i niemiłych, bardzo wszystkim serdecznie Państwu dziękuję za obecność. Zamykam 23. sesję Rady Miejskiej w Szczucinie.